Kaburka Piano Vintage. Jest to kabura wykonana w Polsce całkowicie ze skór naturalnych, porządnych, grubych skór, wewnątrz wyklejonych welurem. Welur odpowiednio gruby, dzięki temu Wam się od razu nie wytrze. W odróżnieniu od tych takich pseudo naturalnych produktów, które możecie kupić w Polsce, pochodzących z, nie wiem, z Pakistanu, Bangladeszu, Turcji, gdzie tam te skóry, nie wiadomo z czego one są, jakieś tam skóry ze strusia udają, znaczy to jest skóra naturalna, no ale umówmy się, jest to tak cienki produkt, że w ogóle aż żal patrzeć. Tu mamy coś, co naprawdę się prezentuje nieźle. Mamy tutaj rozmiar kabury, który jest tak dedykowany do wielu modeli telefonów, a akurat tu jest między innymi Galaxy S5. To jest rozmiar, który pasuje do LG G2, LG Nexus 5, LG G2, super. Tu mamy właśnie ten otworek z tyłu do wyciągania, do popychania. Mamy szlufkę oczywiście podwójną, zapięcie zatrzaskowe plus zapięcie sprężyste. Jak ktoś chce, możemy zlecić wykonanie kaburki, która będzie przyszyta. Tu miałem jedną szlufkę przyszytą u góry na dole. Jest to takie zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. No tutaj jak ktoś podleci, chwyci Wam za kaburę i pociągnie mocno, no to ją wyrwie. Natomiast jeśli szlufka na stałe przyszyta u góry na dole, no to w tym momencie nie wyrwie Wam tej kabury z paska. Musiałbym Wam po prostu pasek wpierw odpiąć, zdjąć Wam pasek ze spodni, dopiero wyciągnąć kaburę. Czyli taki efekt mamy antykradzieżowy. Mamy też brąz oczywiście, też taki właśnie w stylu vintage. Taki tutaj właśnie tak wygląda, jak to tak jakby była skóra używana, ale to właśnie o to chodzi. To jest ten styl właśnie vintage skóry starzonej. Nexus 5 tutaj, co tu jeszcze możemy pokazać? Aha, HTC One M8 jak najbardziej. Popycham od dołu palcem i tu ładnie wychodzi. Jego starsza wersja M7 też pasuje w tej kaburze jak najbardziej. No i oczywiście Xperia Z, Z1, Z2, tu jest Z-ka, proszę bardzo, ona jest bardziej kanciata, grubsza troszeczkę, nieco cieńsza, ale dłuższa, Z1 jak najbardziej. No i Z2 tym tak samo, no bo to jest ten sam rozmiar praktycznie co Z1. Zapraszam do tego typu produktu, porządna kabura na spodnie z grubej skóry, trwała, nie zniszczy się tak łatwo jak te kaburki tam badziewiaste, wykonane z jakichś tam sztuczności, które już widziałem nieraz u ludzi po 3 miesiącach, wyglądały jak psu z gardła wyjęte. Także no, tego typu produkt jest produktem długotrwałym i dającym naprawdę zadowolenie z użytkowania.